Strong, siema, kontra Synergy, Lakeville, moi drodzy. No i co, zobaczmy sobie na szybko setup. Ekipa Synergy, 2 MX-50-100, 2 IC-3, te 54 również w dwóch sztukach i te 37. Natomiast Strongi, jak widzimy, o wiele cięższy line-up, o wiele lżejszy, przepraszam, line-up, bo tylko 3 IC-3 bez francuskiego supportu. 354 i T37. Zobaczymy, co tutaj wymyślą. Jak Żmika powiedział wcześniej na czacie naszym twitchowym, boją się ataku, nie są do końca pewni tego starcia, nie lubią Lakeville'u po tej stronie, więc zobaczymy, co zaprezentują. Żmika obstawia, z tego co napisał, 2-1 dla swojej drużyny. No i jestem ciekaw, czy te jego słowa były prorocze, czy też nie. Na razie widzimy, że tutaj Żmika jedzie na spota, ale głębokiego spota. To nie jest spot typowy wjazd gdzieś tutaj. Natomiast ekipa Strong się ma, rozjeżdża się pod przełęcz, a Polsved standardowo zajmuje krzaczki nad jeziorkiem. Dosyć spokojnie w takim razie. Układ jest na razie bez żadnej spiny. Winnie the Pooh ze strony Synergy będzie coś podjeżdżał i środkową dróżką i coś kombinował. Pamiętajcie, Strongi się bronią, a Synergy musi coś wymyśleć. Na razie Synergy chyba zdecydowanie bardziej myśli coś o mieście. Widzimy o wiele bardziej skupioną drużynę na miasto, natomiast Polsved już obrywa pierwszą kulkę. Żmika wsadził mu jedną bułeczkę, ale to jeszcze zdecydowanie za mało, żeby coś można było powiedzieć. Widzimy tutaj, że Winnie the Pooh już jest brany na celownik, ale szczęśliwie dobrze się schował. Z kolei Strong Siema przygotowuje się swoimi 54 do obrony przełęczy. Synergy w każdym razie podejmuje jednak działanie zaczepne przez atak na miasto. Tak jak mówiłem, nie zaryzykowało przyjazdu i będzie się fokusował. Winnie the Pooh będzie chyba tutaj konsol od środka, spotując przy okazji, natomiast cały ten pancerny wał będzie jechał prawdopodobnie linią numer 0. No ale jeszcze daleko by mówić, co tu się dalej stanie. Jeśli chodzi o HP, praktycznie sytuacja jest wyrównana, 8900 i 8800, więc wygląda to praktycznie identycznie. No i co tutaj dalej panowie mają ciekawego do zaserwowania? Bez spiny, na spokojnie. Widzimy tutaj Żmijkę, który wjechał o wiele głębiej od strony jeziorka. Natomiast reszta ekipy czeka już tutaj bliżej miasta. Wjazd jest dosyć powolny. Asekurują się wzajemnie, wymieniając pozycję. Jeden czołg dojeżdża, drugi obserwuje i tak powolutku, powolutku do przodu. Polsved będzie miał mały problem, ponieważ jest już tutaj brany praktycznie z każdej strony. Winnie the Pooh oraz Żmika z jeziora cały czas na niego czyhają. Natomiast tutaj czołgi ciężkie, jak widzimy, również nie próżnują. Żmika za to oberwał, jak widzimy. No. Ciekawie. Synergy powoli się kończy czas, jest 3 minuty 40 do końca, więc już połowa tego starcia za nami. Na razie widzimy Nightera, Nidina, przepraszam, Johna Corleone, który próbuje się wstrzelić w Polsveda, ale Polsved bardzo ładnie schowany. Ale jednak w końcu został trafiony. No i Polsved w każdej chwili może się skończyć. Oni wiedzą, że tam spotuje, więc mają ten problem, że Polsved raczej w końcu wcześniej czy później padnie. Tak jest. Winnie the Pooh już zgarnia fraga, no i Strongi są już bez spotera. Ale z kolei Nidin obrywa od Racinga. Racing One tutaj na sidescrapie wystawia się tyłem i wyjeżdżają delikatnie do przodu. Bardzo fajne ustawienie, polecane właśnie graczom, żeby się nauczyć. Ale tutaj chyba Racing będzie miał problem, ponieważ John Corleone oraz Nighter wyjeżdża na niego. Więc będzie troszkę to niefajna sytuacja. Total bez Nidinem ścinają od środka.
No, bardzo odważnie. Widzimy tutaj, że Żmijka padł ze strony Synergy, więc wymiana tutaj skauty na skauty. Racing obrywa praktycznie z każdej strony. Tutaj zabychane przez Setak Bessa i Nidina oraz Nighter i John Corone cały czas go pilnują. Więc tutaj został wyklepany Racing. No, jeden i trzeci straty to nie jest jeszcze wiele, ale na pewno już troszkę się to komplikuje. Tutaj Gocek wyjeżdża, ale tutaj John Corleone razem z Amixami oraz Nighterem tylko na to czekają i Gocek chyba za chwilę się skończy. Już tylko 420 HP, więc nie wygląda to dobrze dla tego właśnie insta trzeciego. Nidin praktycznie ryzykuje bardzo dużo, bo już jest na oparach, w każdej chwili może paść. No, Amix 50-100 straty, to nie jest dobrze. Tutaj Nighter również jest na dobicie. Zauważmy, że Synergy jest mocno klepane. Z kolei Łukasz Astry i Gocek również są praktycznie na dobicie. Jeśli chodzi o straty hapsowe, wygląda cały czas to bardzo podobnie. 4200 na 4200, więc stronki, mimo że są tutaj objechani, ładnie sobie wciąż radzą. I widać, że ta wymiana ogniowa jest praktycznie bardzo zacięta. Nighter tutaj szczęśliwie obrywa rykoszetem. Winnie the Pooh próbuje się wstrzelić właśnie w tej trzecie ze strony Strong się ma. Przyznaję się szczerze, widać tutaj skille z każdej ze stron, zagrania taktyczne, indywidualne ładnie tutaj pokazują, że panowie wiedzą, co się w tych czołgach robi i jak się powinno zagrywać. No tutaj Winnie the Pooh wyjechał bardzo ostro i chyba to nie był dobry pomysł, ale chyba koniecznie chcą dobić tej trzecie i pozbyć się ich z pleców. No, Strong się ma, jak tutaj stracą te dwie maszyny, to raczej będą mieć duży problem i w tym momencie to się dzieje, więc niestety Synergy dla Strongów raczej chyba już wygra to starcie. Zostały tutaj te 54 w okolicach przełęczy, ale teraz Synergy może się na spokojnie przegrupować. Chroniąc cały czas Winnie the Pooh oraz Nidina, będą w stanie raczej już to starcie doprowadzić do końca. Widzimy tutaj Mikhailow ładnie zagrywa, zatrzymując strzały właśnie w Winnie the Pooh. Tutaj Formuła 1 jest oklepywany z każdej ze stron. Total Best jednak zostanie chyba dobity ze strony Synergy, ale przewaga cały czas, jeśli chodzi o czołgi, jest po stronie Synergy. Choć hapsy, patrzcie, 1800 na 1300, więc no, to jest praktycznie jeden strzał z trzeciego przewagi. No, zostało 37 sekund do końca, więc panowie ze strony Synergy muszą się śpieszyć. Wygląda to źle dla właśnie atakującej strony. Stronki muszą teraz ewentualnie grać na czas i jeśli ewentualnie uciekną, jeśli uda się im uciec, to pamiętajcie, mają wygraną. 20 sekund do końca. Czy uda się dobić formułę Łukasza z tego? No, na razie to wygląda ciekawie. 19 sekund, no ale ci panowie chyba sobie nie zdają sprawy, że jest 10 sekund do końca i 12 tutaj. Co oni zrobią? No, przyznaję się szczerze, że na razie to wygląda chyba, że panowie... Tak jest! Strong się ma, wygrywa pierwsze starcie. Drużyna Synergy nie zdążyła skapować tego tej bazy, więc no, przyznaję się szczerze, chyba nie tego się spodziewali panowie z Synergy. Ten kap był za późno. Nie wiem, czy oni sobie uświadomili to, że starcie tak by się zakończyło wcześniej. No, powiem wam, że emocje trwały do samego końca. Ładnie to wyglądało. Oby tak dalej. Numer 2, czyli pojedynek między Strong Siema oraz Synergy. Teraz panowie z Synergy się bronią. Tak jak mówił mi Mika przed tym starciem, oni obawiali się tego ataku. Widać, że mimo że starcie trwało do samego końca, jednak nie było to po ich myśli. A zobaczymy teraz na obronie, jak się spiszą. Widać, że klikają panowie na zachodnią flankę. Jeśli chodzi o piki, podobnie jak ostatnio. Chcecie żyć wiecznie? AMX, EZ3 oraz T54, wszystko w dwóch sztukach oraz Żmijka na skaucie. Natomiast po przeciwnej przeważająca liczba 54 wspieranych przez rosyjskie EZ3. No i też T37 na spocie. Co tutaj się dzieje? Panowie ze Strong się wjeżdżają ofensywnie do przodu, natomiast Synergy również wjeżdża w miasto. Tutaj Polsvet wjeżdża swoją T37 pod domek na sektorze G7. Udało mu się to dosyć ładnie i składnie. Tutaj 54 go nie dosięgły, więc szczęśliwie wjechał dosyć głęboko i może ewentualnie spotować i patrzeć, czy coś się nie próbuje przepchnąć na kapa numer 1. Widzą w tym momencie, że niczego tam nie ma. No i panowie ze Strong się ma przyjeżdżały 54 właśnie na przełęcz, więc chyba tam jest pomysł za atakiem. No tutaj Mikhailow został wyspotowany, Polsvet dał cynk, że coś tutaj się dzieje.
ale szczęśliwie Michajlow przebił się do domku właśnie na K4 i będzie spotował. Ale co tam się dzieje? Strong się ma mocno wjeżdża, te 54 już nieraz się dobrze spisały im na przełęczy. No a Synergy broni się mocno pod dwójeczką. Widzimy, że te isy trzecie, Gocek oraz Koksu będą chyba przyjeżdżać w środek, czy środkową dróżką, czy raczej chyba zostaną w mieście. Według mnie to byłoby troszkę dziwne. No ale patrzcie, co się dzieje. Gucio, Racing, Formura oraz Łuka Siastry wjeżdżają na kapa, a tutaj jest tylko Michałow. Synergy ma problem. Jak dla mnie to ma duży problem. Widzimy tutaj 3.50, 4.50, 4, które wjeżdżają coraz głębiej. Tutaj Michałow oberwał już dwa hishity. No, tutaj chyba Gucio i Racing zostaną sfokusowani, żeby jak najszybciej zająć kapa. Natomiast widzimy, że tam w mieście dzieje się jakaś akcja. Polzwet został wzięty na ostrzał, ale Polzwet to tylko scout. Polzwet tutaj niewiele się zda, więc nie mają z tego tytułu żadnych problemów. Polzwet został sprzedany za Michałowa, jak najbardziej dobry deal. Strongi tutaj mają dzięki temu przewagę mocniejszej lufy. Widzimy tutaj Winnie the Pooh się wraca. No i jak zostanie to rozegrane? Total bez John Corleone jadą chyba po isy trzecie. Tak jest, Synergy klika, że fokusują się na isach trzecich i zostawiają kapa? Zostawiają kapa 4.54? No nie wiem panowie, czy to jest najlepszy deal. Widzimy, chyba Stronki czekają tylko i wyłącznie na to, żeby tutaj zobaczyli, że na ich isach sfokusowały się jakieś przynajmniej 3-4 maszyny, żeby spokojnie zacząć kapa. Widzimy, że tutaj już 2.54 działają, 3.54 działają, 28 sekund do końca. No, Synergy musi się wydzielić. Nidin jest tutaj na oparach. Winnie the Pooh skupia się bardziej na isach trzecich ze strony Stronków. W tym momencie Koks upadł, Gocek również już niewiele tam pociągnie. Ale Stronki są tutaj sfokusowani. Dojeżdża tutaj Niter. Jak to dalej się rozwiąże? Racing cały czas spotuje i będzie starał się dawać znać swoim kolegom, jak to się dalej klaruje. Formula będzie chyba starał się zasłonić swoich sojuszników. I tutaj mamy już 10 sekund do końca kapa. No to jest bardzo mało. Tutaj Racing będzie musiał ładnie chyba zająć uwagę. Widzimy, że tutaj ładnie została zakładka położona. Stronki ładnie kapują. 4 sekundy do końca. No, a ładny reset. Ładny reset nastąpił, ale 4 sekundy wciąż do końca. Czy uda się im zresetować? 2 sekundy do końca starcia. 1 sekunda. Stronki wygrywają! Wow! Oj, Synergy. Drodzy panowie, no, zostawiliście tutaj tą watachę T54. I jak wilki, Stronki to wykorzystali. Synergy przegrało w drugim starciu. A to oznacza nie mniej, nie więcej, że odpada z walki o finał i musi się zadowolić ewentualnie trzecim miejscem, jeśli poradzi sobie z Suicide Commando.